Klimat był głównym tematem dzisiejszego spotkania w Starym Zoo. Wielkopolscy naukowcy zastanawiali się, jak poradzić sobie ze zmianami klimatycznymi. Ja mam wrażenie, że tym największym takim zagadnieniem, może i nawet problemem, jest to, że my generalnie myślimy krótkofalowo. Ocenia klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Jego zdaniem władze miasta powinny wstrzymać się z dalszymi inwestycjami, które mogą źle wpłynąć na retencję wody. Te zabetonowane i zagęszczone w imię takiej krótkofalowej ekonomii miasta, one dają taki efekt, że są kompletnie nieodporne na gwałtowne opady, których częstotliwość będzie narastać wraz ze wzrostem temperatury. W trakcie dyskusji poruszono również temat wpływu zmian pogodowych na polskie lasy. Zdaniem zastępcy nadleśniczego do spraw rozwoju Jarosława Batora, jeżeli zmiany będą postępowały w dotychczasowym tempie, to wkrótce z naszych lasów znikną niektóre gatunki drzew. Problem, jego zdaniem, leży w nadmiernej konsumpcji. Przykład, on kapitalnie obrazuje ten problem. Jeżeli CO2 jest głównym sprawcą zmian klimatu, w którym momencie ten wykres przestał piąć się w górę? Otóż wtedy, kiedy zamknięto nas w domach podczas pandemii covidowej. Tak? I to jest taki znamienny przykład. Organizatorem czwartej już edycji sąsiedzkich inspiracji jest Future Labs Poznań, które chce w ten sposób pokazać, że technologia może pomóc, a nie przeszkodzić w walce ze zmianami klimatycznymi. Staramy się znaleźć po prostu rozwiązania na problemy, które zauważamy. W tej chwili zauważamy problemy związane z klimatem. Technologie mogą nam z tym pomóc, nie muszą w tym przeszkadzać. W listopadzie organizatorzy zapowiedzieli spotkanie ze studentami, w trakcie którego uczestnicy przedstawią swoje pomysły na to, jak rozwiązać problemy klimatyczne. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.